We Wrocławiu zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości nie zabrakło medali, awansów, a także innych odznaczeń. Rozkaz, panie generale. Ważny dzień, bo to jest dzień podziękowań, gratulacji, ale też odznaczeń i dziś mieliśmy też ogromną satysfakcję, bo uczestniczyliśmy w mianowaniu na pierwszy stopień oficerski nowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z takich strażaków, który otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski, jest już teraz młodszy kapitan Damian Sawicki. Jestem w służbie od 2011 roku, strażakiem zostałem, ponieważ jest to coś, co naprawdę lubię robić oraz tradycje rodzinne. Dziadek i tato też pracowali w Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówi, uwielbia swoją pracę, która często bywa wymagająca i niebezpieczna. Bywały już takie akcje, gdzie rzeczywiście przyczyniliśmy się do uratowania ludzkiego życia i to naprawdę daje satysfakcję. Dużo osób odznaczonych. Ja się cieszę, to też taki wyraz wdzięczności za to, co robiliśmy w tym ostatnim roku podczas pandemii, gdzie pokazaliśmy, że coraz większy udział jest w tych zdarzeniach pozapożarowych, dlatego realizujemy już szeroko pojęte ratownictwo, które jest elementem ochrony ludności. Dzisiaj pracujemy bardzo intensywnie, żeby dogonić rzeczywistość od nas otaczającą i doregulować przepisy tak, żeby coraz lepiej się funkcjonowało ku bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Ze względu na pandemię uroczystość została przesunięta. Świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Zwracamy uwagę na potrzebę dofinansowania małych społeczności, bo ja uważam, że ten sprzęt jest przekazywany tak na dobrą sprawę wszystkim mieszkańcom tych małych miejscowości, dawany w ręce Ochotniczym Strażom Pożarnym. Druhowie to przyjmują, te wyzwania na siebie i cieszymy. To jest w ogóle ewenement na skalę kraju, że mamy taki piękny społeczny ruch, któremu chcemy jak najwięcej pomagać i wzmacniać. Podczas uroczystości organizowane są wydarzenia upamiętniające wszystkich zmarłych strażaków, wręczane są nominacje na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie oraz cywilne odznaczenia wyróżniającym się w służbie strażakom. W Sejmie powołaliśmy dwie ważne podkomisje stałe, tego nigdy wcześniej nie było w historii Sejmu. Jedna odnośnie modernizacji służb mundurowych, a druga, która będzie zajmowała się wyłącznie strażakami, ochotnikami. To jest również taki wyraz naszej troski o bezpieczeństwo. W 2020 roku w pożarach zginęło blisko 500 osób. Warto pamiętać, że zawód strażaka to często bardzo trudna misja społeczna. Echo 24, Marta Wrońska. Szanowni Państwo,